Żelazko może być tradycyjnej wielkości bądź bardzo małe, turystyczne. W muzeach zobaczysz stare, zabytkowe żelazka. Wszystkie one mają podobny do siebie kształt. Helikopter to statek powietrzny posiadający śmigła. Może być ratunkowy bądź wojskowy. Dziś opowiem Ci o rybie, której kształt ciała przypomina żelazko, a jej szybko poruszające się płetwy śmigła helikoptera. Poznaj kosterę rogatą. Kostera to niewielka ryba, której ciało schowane jest w bardzo twardym i sztywnym pancerzu w kształcie żelazka. Posiadanie takiego pancerza ma swoje pozytywne i negatywne strony. Niestety ryba nie jest w stanie szybko się poruszać i uciekać przed drapieżnikami. Z drugiej strony może się skutecznie bronić przed ich atakami. Ciało kostery ma kolor żółty lub oliwkowy z turkusowymi plamkami. Może osiągać nawet 50 cm długości, z czego 2/3 to długość płetwy ogonowej. Zadaniem tej płetwy nie jest rozpędzanie ciała podczas pływania, a raczej wyznaczanie kierunku, w którym ryba chce się poruszać. Płetwy piersiowe i odbytowe wykonują charakterystyczny ruch, tworząc wokół siebie wiry wodne. Ruch ten jest podobny do ruchu śmigieł helikoptera, stąd nasze skojarzenie – ryba helikopter. Cechą charakterystyczną kostery są 4 rogi. 2 wyrastają z głowy i skierowane są do przodu, zaś pozostałe 2 wyrastają w pobliżu płetwy odbytowej i skierowane są do tyłu. Ich zadaniem jest bronić rybę w trakcie ataku drapieżnika. Kostera rogata żyje wśród raf koralowych, co oznacza, że nie spotkasz jej w naszym morzu, czyli w Morzu Bałtyckim.